Siema, dzisiaj powiem wam jak zacząć Mythic Plusa z buffami, a jednocześnie nie mieć na nie cooldowna. Od razu zaznaczam, że to może się zmienić i Blizzard w każdej chwili może znerfić w ten sposób, ale cała sztuczka polega na tym, że prosicie swojego party lidera, aby ustawił pull timer momentu, w którym będzie odpalony klucz. Gdy zostaje sekunda bądź dwie, używacie swoich cooldownów. I gdy wystartuje ktoś klucz, buff wam zostaje, a jednocześnie schodzi cooldown na dany spell. Polecam tutaj cooldowny o znacznie dłuższe, typu 30 sekund, bo samo odliczanie do otworzenia się Mythic Plusa jest to około 8 sekund, więc ten czas stracicie, więc takich stosunkowo krótkich nie opłaca się po prostu używać. Zaraz zobaczycie jak ja to zrobiłem. Mówię, ja mam tutaj buffa 30-sekundowego, więc opłaca mi się to i dzięki tej sztuczce mogę praktycznie od razu na starcie użyć drugi raz danego buffa, przez to no, ułatwiacie sobie start w każdym Mythic Plusie. Od razu też mówię, że testowałem to, czy działa to z BL-em, żeby móc go użyć dwa razy. Niestety nie działa, działa to tylko właśnie na personalne buffy, także musicie o tym pamiętać.